Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider 2. No i dobra, jesteśmy w poziomie kwatery załogi? Nie mam pojęcia. Living Quarters, co ja bym przetłumaczyła jako kwatery mieszkalne, tak! Dobra, czy kogoś się tutaj znajdę? Bardzo prawdopodobne w sumie. O, jakiś tu spadek jest. No jakiś jest. A! Dobrze. Pyk. Chcesz jeszcze? Nie? Dobrze. Bardzo dobrze. Oczywiście kolejny slot. Żeby o tym nie zapomnieć. O! Beczki. Ja patrzę, kurczę, co... Ja patrzę, co tak ten... Co tak się trzęsie kamera. Beczek więcej. Ktoś jeszcze? Chyba nie. Chyba, że to się samo teraz otworzy. Nie, nie otworzy się. Okej. Dobra, czy coś mi tam jeszcze zostawili? To też jest dobre pytanie. Coś mam wrażenie, że spokojnie dzisiaj podchodzę, znaczy dzisiaj, na chwilę obecną, takie właśnie wrażenie, że coś spokojnie podchodzę do przeciwników. Matko Boska, tak się na siebie wzajemnie ponakładali, że ciężko mi powiedzieć, czy coś jeszcze mi zostawili, ale chyba niestety nie, bo są nieuprzejmi i nie zostawiają mi żadnych benefitów z tego, że mnie atakują tak brutalnie. czekajcie. Ja mam też pomysł, żeby... W sensie pomysł, Boże. Chciałabym zobaczyć, czy czegoś tutaj nie ma na końcu tego korytarza. Czy ja tam w ogóle dam radę przejść? Nic nie ma, dobra. Na szczęście kamera pozwala mi to zobaczyć, chociaż momentami działa gorzej niż źle. Zwłaszcza w połączeniu z tym poruszeniem się Lary. Które... Chociaż jest okej, jak na czasy, w których powstała ta gra, to jednak... No stuprocentowo superowe nie jest. W ogóle, szczerze przyznam, że akurat poziom Living Quarters. Ten poziom mi się kojarzy akurat dobrze dość, więc miło. O kurczę, tutaj będzie potrzebna woda. Najwyraźniej. Wiecie co? Mi się wydaje, że ja tutaj jeszcze nie dam rady nic zrobić praktycznie. Ale nie jestem pewna. Bo... Chociaż czekajcie. Może spróbujemy. Niedawno mam zapis. Dobra, więc spróbujemy, bo mam też pomysł taki. O właśnie, że tutaj wskoczymy sobie. I teraz to jest moje pytanie, czy mnie przypali tam, czy jednak nie. Bo może być tak, że damy radę dotrzeć do dźwigni. O, co byłoby w tej chwili uprzejme dość, tylko ja nie jestem pewna, czy mnie nie przypali. Ale nie, życie mi nie spada z tego, co widzę, więc pomysł był dobry. Kto by się spodziewał? Jak to mówią, potrzeba matką wynalazku, nie? Coś tutaj w ogóle jest na górze też. Jakiś sposób na przejście, szybki zapis, jak to ja mam w zwyczaju. Dobra, pociągnijmy za dźwignię, zobaczmy, co zrobi. Wyłączy mi to, no dobra. To jest pytanie tylko, czy to jest czasówka, czy też nie. Tutaj jest jakaś drabinka, więc poproszę. Ktoś coś? Ja chyba pamiętam to miejsce. Ale piąte przez dziesiąte. Słyszę kogoś. Fajnie. Chyba, że to tutaj kogoś słyszę. A też i możliwe w sumie. Dobra, spadnijmy sobie. Halo, to ja, twój telefon. Halo, ja dzwonię. No nie, tutaj na pewno nie. Tutaj to my w ogóle przyszliśmy, więc...
Dobra, i lecimy dalej. Znaczy, jeszcze raz, przepraszam, lecimy. Chociaż dalej, w sumie to nie jest najgorsze wyrażenie, że lecimy właśnie dalej. Tutaj nikt nowy się nie pojawił. Ten ogień jest całkowicie wyłączony, no proszę. A wiem dlaczego. W sensie chyba wiem dlaczego. Wydaje mi się, ogólnie rzecz ujmując, że nie dalibyśmy rady napełnić tego pomieszczenia wodą, co musimy zrobić, bo tam jest dźwignia właśnie podwodna. Nie dalibyśmy rady napełnić tego pomieszczenia wodą w momencie, w którym te ognie by płonęły sobie, więc właśnie temu służy tam wyłączenie tego ognia. O, tu się coś podniosło, dobrze wiedzieć. Czy ja tutaj dam radę coś zrobić? Chyba jeszcze nie. Ale zeskrzyczałam. Wydaje mi się, że nic nie dam rady tutaj zrobić w tym momencie, więc po prostu spuśćmy się tutaj, żeby mieć krócej. Zastanawiam się, czy to nie jest ten pan, co tam chodzi sobie w tle gdzieś po drugiej stronie tych. I dobra, dam radę? Dam radę, dobrze. Swoją drogą widać już pierwszy sekret w tym poziomie. Srebrnego smoczka. Ups. Okej, opłacało się zapisać. tak. Może tak? O, to się udało, dobra. I tak, i tam będzie dziadyga. Tylko najpierw by się przydało przeskoczyć. Możliwe, że to jego słyszałam. Chodź tu. Taś, taś, rybaczku. Jest trochę dalej. W sumie może ja bym zmieniła broń, jak on jest dalej. A nie, niech będą podstawowe pistolety. Bo dawno ich nie było zresztą. Chodź, kolego. Ja wiem, że dostać ołowiem to... No jest... No nie jest to zachęcające, żeby wrócić do miejsca, w którym się dostał ołowiem, ale byś wrócił, co? Słyszałam, że kroki się zbliżały, teraz słyszę, że się oddalają. Znowu się zbliżają chyba. Brzmi, jakby krążył w kółko. No chodźże, no. Nasłuchuję go, wiecie, sorry, że tak się nie odzywam, ale właśnie próbuję go nasłuchiwać, a jednak niestety mimo wszystko sobie sama go zakłuszam. Wiecie co? Chodź tu! Dobra, zmarnowany pocisk jeden, ale już trudno. Dobra, nie chcę zapisywać, tylko muszę sobie oczywiście odblokować telefon, bo stoper. Nie chcę zapisywać w tym momencie, bo chcę zobaczyć, czy dam radę wrócić. Dałam radę wrócić, dobrze, to w tym momencie sobie zapiszę w takim razie. I teraz tak, bo fajnie by było przeskoczyć do tej platformy ze smoczkiem, tylko że właśnie... O, dobra. Bez naprawdę większych kłopotów to się udało. Boże, ja już myślałam, że zleci z tej platformy. Bo oczywiście w złym momencie shifta odklikałam. Dobra. Standardowo zapis kolejny. Po pierwsze dlatego, że skok jakiś taki właśnie, przy którym można spaść. Tu jest... Tu nie jest przypadkiem pochylnia? Nie, to nie jest pochylnia, dobra. Myślałam, że zbugowałam pochylnie właśnie, że nie zadziałała, ale... ale nie. Więc dobrze wiedzieć. Nope, to się nie uda. Czy nie lepiej by było wrócić po prostu tam na tą platformę? Dam w ogóle radę? No nie zapowiada się. Boże, nie umiem przeskoczyć. Masakra. Dałam radę wskoczyć, ale wrócić już... O, udało się. Od razu zapis kolejny. Ajajaj. Problem pierwszego świata. Ja wam mówię. Co ja żem zrobiła? Nie ma to jak powpadać na ściany po drodze do celu.
Dobra, tutaj pan ma dla mnie naboje, których nie omieszkam sobie wziąć. Tak? Tak się mówi? Nie omieszkam wziąć chyba. Tak? Chyba tak. Okej, tutaj jest coś, co mogę zrobić. Nie mogę do siebie, czyli muszę popchnąć. Nie mogę pociągnąć, czyli muszę popchnąć. O. I jesteśmy w tym miejscu. Tak, czyli jego słyszałam wtedy. Dam radę bardziej, dam radę bardziej. Dobra. Jeszcze bardziej? Okej. I gdzieś dotarłam. I nikogo nie słyszę, więc sprawdźmy. I nie mogę już bardziej tego popchnąć. Dobrze wiedzieć. Tu mamy drugi bloczek. Może czekajcie sekundkę, bo ja tak. Dobra, czyli przyciągnąć tego bloczka tam nie dam rady. Aha, ale wydaje mi się, że kurczę, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć. Kurczę, nie tak. Bo ja tutaj chyba dam radę wskoczyć, czy niespecjalnie? Nie mam pojęcia. Dam radę, dobra. W takim razie, ja nie wiem, może bym to zrobiła. To jest. Aha. Coś się porobiło ewidentnie. Aha, bo to w ten sposób. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Póki co myślę, żebym zostawiła to. A nie, czekajcie, dobra, wiem. Dobra, wiem, chyba. Podkreślam, chyba. Bym właśnie ten bloczek przyciągnęła z powrotem. Myślę, że tak wystarczy raczej. Dobra. Jesteśmy tutaj teraz. I teraz jest wolne tam przejście. A nie, czekajcie, tu tylko amunicja jest. A ja już myślałam, że się wytrwaniłam. Ale za to amunicja do shotguna, którego na chwilę obecną używam, więc też się przyda, rzecz jasna. Co z tobą zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, spróbujemy się wrócić, bo ja jestem ciekawa, co się porobiło w tym momencie. Z tymi podnoszonymi bloczkami, bo wydaje mi się, że one. Bo wcześniej chyba one były właśnie podniesione, potem ja je opuściłam i teraz wydaje mi się, że są znowu podniesione, czyli dam radę chyba gdzieś dotrzeć indziej? Nie wiem, w teorii, może. Nie no, chyba są w tym samym ustawieniu. Słuchajcie, zapiszę sobie grę, bo mam jeszcze inne pomysły na to, co się stało i bym chciała jakoś względnie bezpiecznie sobie stąd zejść. Więc, dobra, wyjmuję mojego wiernego shotguna wobec tego. Mogłam krócej iść, krótszą drogą, ale cicho. W sensie wiecie. O, przeniknęłam przez ścianę. To jest jedna z tych rzeczy, które człowiek rozpoznaje po fakcie, że właśnie mógł pójść krótszą drogą, a poszedł niechcący dłuższą. Nie, nadal nie kojarzę. Ejejej. A może te ognie mi są potrzebne? Nie, no wątpię, żeby mi one były potrzebne. To będzie problematyczne. To nie z uwagi na to, że ja głupia jestem, czy coś, po prostu. No, za chwilę nie pamiętam tej gry. To bardziej jest ta kwestia. Czy to jest w ogóle pociągnięte? Nie jest. Co to zrobiło? Ja się pytam. Nie do końca chciałam w ten sposób, ale jak sądzę, zadziałało. Co to zrobiło? No, coś to zrobiło, ewidentnie. Nie wiem, naprawdę ciężko powiedzieć momentami.
Wracamy się tam. A może tu się coś zmieniło, kto wie. Co prawda nie sądzę, ale może. Nie, nic się nie zmieniło, szkoda. Chyba, że jak teraz pociągnę, to coś się innego zrobi? Nie. Czekajcie. O proszę. Nie chce się nawet łączyć ogień. Chyba, że to bug graficzny. I tak naprawdę ten ogień tam jest i mnie spali. To też jest opcja. Że jest, ale go nie widać. Nie wiem, no coś się porobiło. Nic się nie porobiło. Ciężko powiedzieć. Weź tam wejdź, moja droga. Weź tam wejdź, dokładnie. Wiem, jak sobie mogę usunąć całkowicie ten bloczek. To jest pocieszające. Tutaj coś jest jaśniej nagle. Mam wrażenie. Mam wrażenie. Ale też nie wiem. Ojej. Nie, ta Klara. Dobra, czekajcie. Spróbujemy sobie... Tak, się zmieniło ustawienie tych bloczków. Aha. I tu jest pies pogrzebany. W sensie pogrzebany, tak. Nie pogrzebany, tylko po prostu miałam rację. Lara! Nie irytuj! Nie irytuj, proszę! Tylko skacz normalnie, jak Bóg przykazał. Dobra. Czy tak się uda? To też jest dobre pytanie. A, dobrze. Po tej stronie nic, nic. Po tej jest dźwignia. I ja właśnie za tą dźwignią tak intensywnie goniłam. Okej, w takim razie udało się doskoczyć, hurra. I to wypełni mi wodą to pomieszczenie, czy nie? Tak, wypełniło mi wodą. Hurra. Tutaj jest woda? Nie. Czyli trzeba jeszcze bezpiecznie zejść. Czy jak się stąd spuszczę jakoś, to coś mi się stanie? Tak, stanie mi się. Dużo rzeczy. Tak, ja wiem, że woda. Dzięki. Dzięki za info, gro. Ponowne. Okej. Teraz to ja bym zapisała. A, dobrze, wycelowane. Okej, może tędy? Nie stała mi się zbytnio krzywda, więc trochę... To mnie cieszy, o. Ej, nie ma to jak się zakrztusić powietrzem. dobra, mamy tutaj wodę. Przysięgam, jak mi tutaj wyskoczy nagle jakiś płetwonurek. W ogóle nie ma ciał. co jest takim... w sensie nie tyle dowodem, co po prostu... Nie wiem, czy pamiętacie, natomiast ja wam kiedyś mówiłam, jak wygląda kwestia... No kurczę, ale weź się odwróć. To też jeszcze słówka, czy nie? Dam radę? Nie wiem. Tak, dam radę, dobra. Oho, płetwonurkowie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie, ty czubie. O, zamknięte. Fajnie. Dobra. Dobra, panie czub. Gdzie jest dźwignia, co? No, zostawże mnie. O, tutaj coś jest? Nie? A, stąd przyszłam, dobra. Mam mało tlenu, panie czubie. Więc kiepsko jest ze mną generalnie. O, tu jest coś jeszcze. Weź się mnie zostaw, nie strzelaj we mnie, ty. O, wiem, pamiętam. Morena. A, właśnie. To dziadostwo. Natomiast nie mam tlenu, więc zginę i tak. Dobra, ale dobrze wiedzieć, gdzie szukać. Znaczy, to ta ryba chyba się nazywa Moreną. Tak mi się wydaje, że to tak się nazywa. O mój Boże. Dobra, damy radę. Nie przejmujemy się, tylko idziemy dalej. Co zresztą już zaczęłam robić, wiadomo, ale... tak. No to się trochę nie udało, no przykro wyszło. Natomiast właśnie jak mówię, przynajmniej wiem już gdzie szukać, więc to jest miłe definitywnie.
I okej. Tak, ale jak mówiłam, bo oczywiście nie dokończyłam, zniknęły ciała, co udowadnia to, co wam powiedziałam już przy okazji pierwszej części Tomb Raidera, że. Kurka wodna. Najgorsze jest to, że Lara za Chiny nie chce się odwrócić w momencie, kiedy jest pod wodą i nie chce, i używamy jakiejś dźwigni. Więc to jest przykre. Nie strzelaj we mnie, ty czubie, ty! Uniki! Uniki! Profesjonalne! Dobra. Byle do góry! Byle do góry! Zostaw mnie! Zostaw mnie, ty rybo! W ogóle, ja z tego co wiem, to ta ryba jest okropna. Jest okropna ta ryba, zwłaszcza dla nowych graczy, którzy tej gry nie znają właśnie. Pierwszy raz grają i widzą nagle właśnie tą rybę. To jest chyba bardzo przerażające. Dobra. Już się nawet olać ciebie, kurczę. Chcę stąd wypłynąć. I chyba idealnie mi tlenu starczyło. Dobra, weźmiemy sobie jedyneczkę. I co, płyniesz tu? Do mnie? No chodź. Taś, robaczku. Chodź. Ja cię nie skrzywdzę. Ja sobie tylko postrzelam w ciebie. Co to na to? Dobra, zapisik. Szybki zapisik. Mam za mało cierpliwości, wiecie. Tutaj otworzyłam sobie. Zostaw mnie. Czubie, ty. Ktoś coś? Halo? Tak, ewidentnie ktoś coś. Słyszę. Ale gdzie? A, tutaj. Tak wiem, mam wybrane podstawowe pistolety. Zauważyłam, dzięki. Dzięki za info. Oj! Ktoś jeszcze? Czy to Nurek się wyżłobił? No, Nurek raczej nie. Dobra, to się nie udało po mojej myśli. Leży w powietrzu. Ale tak, znowu wam nie dokończyłam. Chodziło mi o to, że udowadnia to, co wam mówiłam już na początku w Tomb Raiderze 1, mianowicie, że tutaj napełnianie się pomieszczeń wodą działa w ten sposób, że po prostu pomieszczenia są zamieniane, a raczej dostęp do pomieszczeń po prostu jest zamieniany. Wcześniej mieliśmy dostęp do pomieszczenia bez wody, a teraz mieliśmy w zasadzie dostęp do pomieszczenia z wodą. Więc właśnie to się zmieniło i to jest różnica pomiędzy pomieszczeniem bez wody, a pomieszczeniem z wodą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Koniec wykładu. Ile to w ogóle można nazwać wykładem? Dobra, dam radę tutaj wskoczyć? To jest też dobre pytanie, ale chyba niespecjalnie. Ewentualnie za krzywo się ustawiłam. Dobra. Nie, nie bardzo. Ale tutaj jest dźwignia. Tak mi się przypomniało, że przecież tutaj jest dźwignia. Halo. Gdzie co, cały czas jestem pod takim wrażeniem, że zaraz się stamtąd Nurek wynurzy. Na szczęście on nie jest w stanie wyjść z tej wody, więc to też jest miłe. O, tutaj coś się otworzyło. Ja stawiałam na tą klapę, co tam jest sobie. Dobra, daj, że mi mojego shotguna. Moją strzelbę wierną. Strzelba, takie trudne słowo. Strzelba. Widzę. Widzę dwie dźwignie. Widzę też. Kurczę, ten, jak to się nazywa, szkło. O. Coś czuję, że to nie będzie miłe. Co to robi? O. Takie coś. Tak, to nam tworzy krawędź, po której możemy przejść, natomiast zakład, że to jest czasówka. Nie ma bata, żeby to nie... Ewentualnie, jak jedno weźmiemy, to się zamknie drugie? Nie wiem. Dobra, powiedzmy, że... A może po prostu kwestia jest taka, żeby przeskoczyć odpowiednio, bo inaczej po prostu, nie? Dobra, próbujemy, moi mili. Idziemy!
Szybko, Lara, zasuwaj tymi rąsiami swoimi spraw... O, właśnie, czasówka. O, matko. Biedna Lara. Dobra. Ale skoro już wiem, nie mogę tego przesunąć z powrotem. Dobrze wiedzieć. Tego też nie, czyli oba to 100 czasówki. No to poczekamy, aż się skończą. Dobra, jedna dźwignia wróciła na swoje miejsce, a druga... Możesz mi nie pokazywać tego groja? Ja wiem, co się tam dzieje, serio. Denerwuje mnie to, bo ja teraz nie widzę swojej postaci. Nie widzę, co się z nią dzieje kompletnie. Dobra, w takim razie jedno opuszczamy. Drugie opuszczamy. Okej. I lecimy. W takim razie powinno nam starczyć czasu, wydaje mi się przynajmniej, natomiast... nie no, raczej starczy. No, dotarliśmy już na pewno do bezpiecznej strefy i starczyło nam czasu, mój bien. Wobec tego kolejna dźwignia przeciągnij. Aha, takie coś się zrobiło, jeśli to jest czasówka. A to jest w sumie możliwe, że to jest czasówka. Ej, ta gra jest denerwująca. Co tu dużo mówić? Ta gra jest denerwująca. Najzwyczajniej w świecie. Oj. Ja nie wiem, co się tam podziało, ale postanowiłam już się nie odzywać. Dobra, zapisik. Bo to się przyda. Nie wiem, czy pan coś dla mnie zostawił. O. Wiedziałam, że zapis się przyda. Nie wiem, czy to się zamknie, czy nie. Czy jest okej. Więc wolę właśnie zapisem sobie wrócić. Że tak to ujmę. Pan mi coś zostawił? No nie wygląda. Okej. Muszę to przesunąć na pewno. I wydaje mi się, że akurat tutaj... To jest nadal otwarte, tak? To może będzie otwarte na stałe. No i dobra. Lecimy. Ja bardzo monogamicznie się wyrażam. Cały czas tylko lecimy! Ale nie tak, Lara. Przynajmniej nie wyrażam się za pomocą monosylab. To by było gorsze. No, ale Lara, weźcie się nie baguj, tak? Proszę cię. Znaczy, nie no, bagi są zabawne dość. Na przykład ten latający człowiek, który sobie po prostu się położył w powietrzu. Ponieważ dla kogo jest grawitacja, dla tych jest grawitacja. On normalnie ma na nią wyklepany. Grawitacja? Co to grawitacja, panie? Nie znam. Nie znam typa. Dobra. A dam radę tak? A, tak, dało radę. Dobra. To w takim razie przenosimy się na naszych silnych, cudownych rąsiach. Ech. Najbardziej spokojna część tego parkouru. Dobra, coś tutaj? Coś tam? Aha, dobra, dobra. Zapiszę sobie. Bo trochę nie ufam tutaj momentami bloczkom i tym podobne. Cały czas tam patrzę na wypadek taki, że istnieje tam nurek, który może mnie nie lubić, a raczej na pewno mnie nie lubi, tylko może chcieć być bardziej denerwujący niż na ogół. No i dobra, dobra, dobra. Tutaj, aha, okej. Wychodzimy z tej fajniejszej części moim zdaniem. Znaczy fajniejszej? Czy ja wiem, czy fajniejsza? Dobra, strzelba poproszę. I co nas tutaj czeka? Tutaj wydaje mi się, że niedaleko jest sekret? Dobra. Pan spacyfikowany. Ktoś jeszcze? Nie wiem. Natomiast, moi mili...
Natomiast moi mili, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Tak więc bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że odcinek poprzedni Wam się podobał i że następny Wam się spodoba. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!